Annuncio vobis gaudium magnum <clears throat> Habemus papam Boskie natchnienie pisma świętego i jego interpretacja. Katecheza świętego Jana Pawła II wygłoszona 1 maja 1985 roku. Powtórzmy dzisiaj raz jeszcze te piękne słowa z Konstytucji Soborowej Dei Verbum. Bóg, który niegdyś przemówił, rozmawia bez przerwy z oblubienicą swego Syna ukochanego, którą jest Kościół. A Duch Święty, przez którego żywy głos Ewangelii rozbrzmiewa w Kościele, a przez Kościół w świecie, wprowadza wiernych we wszelką prawdę oraz sprawia, że Słowo Chrystusowe obficie w nich mieszka. Przypomnijmy raz jeszcze, co znaczy wierzyć. Wierzyć po chrześcijańsku to znaczy właśnie być wprowadzonym przez Ducha Świętego we wszelką prawdę Bożego objawienia to znaczy być wspólnotą wierzących otwartych dla słowa Chrystusowej Ewangelii. Jedno i drugie jest możliwe w każdym pokoleniu, gdyż żywy przekaz objawienia Bożego, zawarty w tradycji i Piśmie Świętym trwanie naruszony w Kościele dzięki szczególnej posłudze magisterium, czyli urzędu nauczycielskiego, zharmonizowanego z nadprzyrodzonym zmysłem wiary ludu Bożego. Dla pełnego ukazania związku pomiędzy naszym katolickim wierze i jego źródłem doniosła również jest nauka o boskim natchnieniu Pisma Świętego oraz o autentycznej tegoż Pisma Interpretacji. W przedstawieniu tej nauki idziemy przede wszystkim za konstytucją Dei Verbum. Sobór mówi Święta Matka Kościół uważa na podstawie wiary apostolskiej księgi tak Starego, jak Nowego Testamentu w całości, z wszystkimi ich częściami, za święte i konieczne, dlatego, że spisane pod natchnieniem Ducha Świętego Boga mają za autora i jako takie zostały Kościołowi przekazane. Bóg, jako niewidzialny i transcendentny autor, wybrał ludzi którymi posłużył się, aby przy użyciu własnych zdolności i sił, jako prawdziwi autorowie przekazali na piśmie to wszystko i tylko to, co On chciał, w tym celu Duch Święty działał w nich i przez nich. W związku z tym należy uznać, że księgi biblijne w sposób pewny, wiernie i bez błędu uczą prawdy, jaka z woli Bożej miała być przez Pismo Święte utrwalona dla naszego zbawienia. Potwierdzają to słowa Świętego Pawła z listu do Tymoteusza wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Konstytucja o objawieniu Bożym za świętym Janem Chryzostomem wyraża podziw dla owej szczególnej kondenscendencji. Dla zniżania się wiecznej Bożej mądrości. Oto bowiem słowa Boże, językami ludzkimi wyrażone, upodobniły się do mowy ludzkiej, jak niegdyś słowo Ojca Przedwiecznego, przejąwszy słabe ciało ludzkie, upodobniło się do ludzi. Z prawdy o boskim natchnieniu Pisma Świętego wynikają pewne zasady, odnoszące się do jego interpretacji. Konstytucja Dei Verbum pokrótce zestawia te zasady. Po pierwsze, ponieważ Bóg w Piśmie Świętym przemawiał przez ludzi, na sposób ludzki, komentator Pisma Świętego, chcąc poznać, co on zamierzał nam oznajmić, powinien uważnie badać, co hagiografowie w rzeczywistości chcieli wyrazić i co Bogu spodobało się ich słowami ujawnić. W tym celu należy, to druga zasada, uwzględnić między innymi również rodzaje literackie. Całkiem inaczej bowiem ujmuje się i wyraża prawdę w tekstach historycznych rozmaitego typu: czy prorockich, czy w poetyckich, czy innego rodzaju literackiego. Sens tego, co autor wyraża, zależy od tych właśnie rodzajów literackich na tle wszystkich okoliczności danej epoki i określonej kultury. I dlatego też trzecia zasada interpretacji pisma świętego. By zdobyć właściwe zrozumienie tego, co święty autor chciał na piśmie wyrazić, trzeba zwrócić należytą uwagę tak na owe zwyczaje, naturalne sposoby myślenia, mówienia i opowiadania, przyjęte w czasach hagiografa, jak i na sposoby, które zwykło się było stosować w owej epoce przy wzajemnym obcowaniu ludzi z sobą. Te, jak widać, bardzo szczegółowe wskazania interpretacyjne o charakterze historyczno-literackim. Domagają się gruntownego zespolenia z nadrzędnymi przesłankami nauki o boskim natchnieniu pisma świętego. Winno ono być czytane i interpretowane w tym samym duchu, w jakim zostało napisane. Dlatego należy nie mniej uważnie także uwzględniać treść i jedność całej Biblii, mając na oku żywą tradycję całego Kościoła oraz analogię wiary. Przez analogię wiary Rozumiemy wewnętrzną spójność poszczególnych prawd wiary z całościowym planem objawienia oraz z pełnią Bożej Ekonomii w nim zawartej. Zadaniem egzegetów, czyli uczonych badających właściwymi metodami Pismo Święte, jest pracować wedle powyższych zasad nad głębszym zrozumieniem i wyjaśnieniem sensu Pisma Świętego. Aby dzięki badaniu przygotowawczemu sąd Kościoła nabywał dojrzałości. Ponieważ Kościół ma od Boga polecenie i posłannictwo strzeżenia i wyjaśniania Słowa Bożego, zatem wszystko to, co dotyczy sposobu interpretowania Pisma Świętego, podlega ostatecznie Sądowi Kościoła. Zasada ta jest ważna i decydująca, dla określenia wzajemnego stosunku, egzegezy i teologii i Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Pozostaje ona w najściślejszym związku z tym, co powiedziano uprzednio o sprawie przekazywania Bożego Objawienia. Należy jeszcze raz podkreślić, że Urząd Nauczycielski korzysta z pracy teologów, egzegetów, a równocześnie we właściwym zakresie czuwa nad jej wynikami. On bowiem jest powołany do zabezpieczenia całej prawdy zawartej w objawieniu Bożym. Wierzyć po chrześcijańsku, to znaczy trwać przy tej prawdzie, korzystając z zabezpieczenia, które na mocy tego, co ustanowił sam Chrystus, płynie z Kościoła. Odnosi się to do wszystkich wierzących, odnosi się również na właściwym poziomie i w stosownym zakresie do teologów i egzegetów. Przede wszystkim jawi się w tym względzie miłosierna opatrzność Boga, który zechciał nie tylko obdarzyć nas swym samoobjawieniem, ale powierzając je Kościołowi, dać nam także gwarancję, że będzie wiernie strzeżone, interpretowane i tłumaczone. Spotykamy się w dniu 1 maja i dlatego myśli nasze zwracają się do Boga Rodzicy, do Królowej Polski, której święto wypada w dniu 3 maja. Zwracają się też myśli nasze w tym dniu poświęconym czci świętego Józefa, pracownika, do wszystkich ludzi pracy w Ojczyźnie naszej, i na świecie. Zwracają się również do tych, którzy w ostatnich latach szczególnie wiele uczynili, a także i niemało wycierpieli, dlatego, ażeby pracy ludzkiej na ziemi polskiej nadać właściwą jej godność i właściwy status społeczny. W dzisiejszej konferencji środowej kontynuujemy rozważania na temat pierwszego słowa wszelkiej katechezy: mianowicie słowa wierze. Wierzę to znaczy przyjmuje za prawdę to, co Bóg objawił i co Kościół podaje do wierzenia jako prawdę przez Boga objawioną. Znajdujemy zaś to, co Bóg objawił w tradycji w Piśmie Świętym. W związku z tym przekazem powstaje zasadniczy problem charakteru samego Pisma Świętego jest ono objawione przez Boga. Ma szczególny przywilej natchnienia Ducha Świętego. Księgi Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu zostały spisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Co to znaczy? To znaczy, że ich pierwszorzędnym autorem jest sam Bóg, Duch Święty, posługujący się oczywiście ludzkimi autorami i czuwający nad ich talentem i nad ich dziełem literackim. Z tej zasady, zasady inspiracji, czyli natchnienia pisma świętego, Wynikają także pewne zasady w związku z jego interpretacją. Trzeba bowiem interpretować Pismo Święte, zachowując zawsze przeświadczenie o jego boskim natchnieniu, a równocześnie biorąc pod uwagę ludzki charakter wszystkich ksiąg Pisma Świętego, biorąc pod uwagę okoliczności czasu, kultury, tak zwany gatunek literacki. Bo przecież różne księgi Pisma Świętego mają różny charakter literacki, wreszcie biorąc pod uwagę zawsze całokształt Pisma Świętego, całokształt objawienia przekazanego w Piśmie Świętym, tej pracy, interpretacji Pisma Świętego w sensie naukowym, poświęcają się teologowie, a zwłaszcza bibliści, egzegeci. Ich praca jest niezwykle ważna dla Kościoła i pozostaje zawsze pod troskliwą opieką. Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. O tyle tylko bowiem może służyć przekazowi myśli Bożej, objawienia Bożego, o ile jest w zgodzie z tą instancją, której Chrystus sam powierzył odpowiedzialność i troskę, o przekaz prawdy zawartej w Bożym Objawieniu, a więc także prawdy zawartej w Piśmie Świętym. To streszczenie dzisiejszej konferencji środowej. Niech posłuży nam także jako zachęta do czytania Pisma Świętego, do poznawania prawdy Bożej objawionej, do znajdowania tam dla siebie światła, duchowego pokarmu, umocnienia. Tego wszystkiego życzę zarówno obecnym tu pielgrzymom, jak też wszystkim moim rodakom na początku miesiąca maja. Anche vi cè tu, noventù. Advenia prenium tu, via e voluntas tua. Ci si pur in cielo e in terra. Fa nel nostro Dano dando Limitano e si vita nostra circolano i nostri limiti, se evitano i nostri, tra i nostri induca, in tentazione, se liberano samma.